Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Inżynier Programista. Wrócimy jeszcze na chwilę do odcinka numer 296, w którym opowiadałem o przykładzie wykorzystania technologii przyrostowej właśnie w postaci druku 3D z tworzywa sztucznego do wykonania takich prostych napraw we własnym zakresie, w tym przypadku urządzenia przydomowego warsztatowego użytku. Konkretnie pomocy potrzebował mój tata, który do ostrzenia łańcucha właśnie piły łańcuchowej używa takiej ostrzałki elektrycznej. No i w tej ostrzałce jest takie pokrętło, taka dźwignia, której zadaniem jest blokowanie łańcucha w prowadnicy ostrzałki, by w trakcie wykonywania ostrzenia przypadkowo nie doszło do przemieszczenia tego łańcucha, co mogłoby być w niektórych sytuacjach być może nawet niebezpieczne. I tak właśnie ta dźwignia z biegiem czasu używania tego urządzenia uległa zmęczeniu i się po prostu złamała. Więc używając w tym konkretnym przypadku programu Alibre Design, który służy do takiego wirtualnego projektowania, wykonałem projekt nowej rękojeści, a następnie wydrukowałem z tworzywa sztucznego, używając najprostszego materiału, czyli polilaktydu, w skrócie PLA. Wstępnie wszystko spasowało, co zresztą przedstawiałem w tamtym materiale, no i pozostało już tylko sprawdzenie rozwiązania w boju, co właśnie w tym odcinku, w tym materiale Wam przedstawiam. No i właśnie zresztą nawet pod tym filmem 296 pojawił się komentarz jednego z widzów kanału, gdzie wyraził takie swoje zainteresowanie przeprowadzeniem testów i jednocześnie też miał obawę, jak tutaj czytamy, czy iskry wydobywające się spod tarczy nie spowodują uszkodzeń wdrukowanego pokrętu. Natomiast już w tym materiale, jak możemy zaobserwować, iskry odprowadzane są niejako do tyłu tego urządzenia, stąd moim zdaniem nie zagrażają ani operatorowi, ani elementom znajdującym się nawet powiedzmy tutaj w obrębie tej głowicy ustalającej kąt ustalenia łańcucha w trakcie ostrzenia. Także mam nadzieję, że wydruk spokojnie podoła przez dłuższy czas użytkowania, a nawet jeśli z jakiejś przyczyny doszłoby do wyrobienia się elementów pokrętła, myślę, że tak udało mi się zaprojektować ten element, by ewentualna wymiana elementów, których zadaniem jest przekazanie momentu obrotowego na szpień blokady, po prostu była prosta i szybka. No a same te elementy można było dodrukować w bardzo szybkim czasie, ponieważ to zajmuje dosłownie kilkanaście minut. Jeżeli chodzi o samą rękojeść, czy też te połówki rękojeści, w tym przypadku uszkodzeń raczej nie przewiduję, chyba że ktoś przesadzi po prostu z momentem dokręcenia wkrętów łączących te połówki rękojeści. W każdym razie ze swojej strony przy prawidłowym obchodzeniu się z takim elementem raczej takiego zagrożenia nie widzę. Bardziej prawdopodobne wydaje mi się po prostu obrobienie gwiazdek, takie charakterystyczne stwierdzenie, które nadałem tym elementom właśnie w tym odcinku numer 296, na ten grzbiet dociskowy, na który one są tam naciśnięte poprzez właśnie dokręcenie tych wkrętów, które widzimy na materiale. No i tyle w tym odcinku. W taki sposób chciałem właśnie głównie tutaj odpowiedzieć na pytanie widza i tej odpowiedzi dokonać, no i przedstawienie właśnie testu tego nowego pokrętła. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.